Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was na rozpakowanie, a będzie to zasilacz Thermaltake Tough Power GF3. Ok, najpierw zerkniemy sobie na opakowanie. Jak widać, moc zasilacza 850 W, certyfikat 80 Plus Gold, czyli sprawność na poziomie 92%. Standard ATX30. Mamy już tutaj przewody PCIe Express 16-pinowe do zasilania kart graficznych, 600W. W tym przypadku jest to jeden przewód. Ja może wezmę śrubokręt, żeby przez wkrętak? nie wiem jak się mówi prawidłowo Wkrętak. żeby paluchem brzydko nie pokazywać. Półpasywna praca zasilacza, jak widać, 100%, czyli wszystkie japońskie kondensatory i 10-letnia gwarancja producenta. Od razu Wam powiem, że ta, ten zasilacz oparty jest o platformę CWT. Natomiast wyższe modele, chociażby 1350 W, to już jest high power. Topologia półmostka. Szkoda, że przy takiej mocy nie mamy tego mostka pełnego. No ale tak akurat producent sobie tutaj wymyślił. Zerknijmy sobie jeszcze na tył opakowania. Tutaj też kilka ciekawych rzeczy. Nie mam że czy będzie tutaj te napisy dobrze widać. Mam nadzieję. Dobra, zaczniemy może od tętnień. Normy tętnień na liniach poszczególnych, jak widać według intela. To 120 mm, 100 mm 120 mV na 12V i po 50 na 3,35V. Według Thermaltake, tutaj te termia nie powinny przekraczać 30 mV. Oczywiście to trzeba będzie sprawdzić podczas testów. Nie jest to żaden wyczyn, gdyby to nawet było 30 mV, to nie jest żaden wyczyn, ponieważ są zasilacze, które spokojnie osiągają poniżej 10 mV na liniach czy to 12, czy też 3,35V. Dalej. Regulacja napięć. Wiadoma sprawa, że im mniejsza, tym lepsza. Taki standard według Intela również jest to 5% plus minus 5%. Termal tej kwali się, że tutaj u nich będzie to na poziomie około 2%, co z wynikiem dobrym, ale też nie jakimś prewelacyjnym, pre ponieważ są zasilacze, które też spokojnie poniżej 1% potrafią zjechać. Ale to też trzeba będzie sprawdzić w testach. Nie ma co się sugerować tutaj tymi grafikami na opakowaniu. To, o czym mówiłem wcześniej, czyli sprawność 92%, certyfikat 80 plus Gold. I tutaj mamy też informację o tej półpasywności zasilacza, czyli wentylator będzie załączał się od jakiego tam poziomu, nie widzę w tych okularach, zaraz zdejmę. 30%. Mniej więcej 30% dopiero wentylator zacznie się załączać. 30% to oczywiście obciążenia. No i mamy tu jeszcze informacje, jakie przewody znajdują się w zasilaczu. Te sobie obejrzymy, oblukamy na żywo. No i jeszcze ostatnia rzecz, którą znajdziemy na opakowaniu, to rozkład linii na 3,3 5 V po 22 A. Łączna jest 120 W. No tutaj więcej nie potrzeba, bo wiadomo, że nowoczesne komputery korzystają głównie z linii 12 V. I tutaj mamy pojedynczą taką linię, 70-80 a co daje nam prawie całą nominalną moc zasilacza, czyli prawie 850W. E, także tyle, jeżeli chodzi o pudełko. Sorry za moje odciski palców, które na nim zostały. Teraz pudełko sobie otworzymy, no i zobaczymy, co mamy wewnątrz. Rzecz jasna, papierologia. Tą sobie pominiemy. Torebeczka fajna, z wszystkimi przewodami, bo jest to jednostka w pełni modularna, czyli wszystkie przewody teraz będzie głośna Uwaga! A. Jest narzepy. Wszystkie przewody mamy tutaj po Zasilający. Tu jest akurat europejska, czyli taka polska wtyczka. Ja będę potrzebował angielskiej, czyli troszeczkę innej. Najpóźniej, no że teraz tutaj przetnę sobie ten woreczek z przewodami, pokażę wam jak one wyglądają. Rzecz jasna, tutaj mamy przewód 24 pin do zasilania płyty głównej, czyli dwie końcóweczki, które podpinamy pod zasilacz i jedna 24-pinowa, którą podpinamy pod płytę. Jak widać płaski. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć jakiej grubości są przewody, bo nie ma tutaj żadnego opisu na nich, a szkoda. Kolejny przewód to właśnie Pisa Express 16 pin i okazuje się, że nie jest to 600-watowy przewód, a 300-watowy. Jak widać, czyli te 600 watowe są w wyższych modelach zasilaczy. Ja wam pokażę jedną rzecz. To są tak zwane piny SENS. I mamy ich cztery, natomiast generalnie dwa wystarczą. Te dwa są, no, są, bo są, ale nie są one konieczne. Taka tylko informacja. Także jeden przewód 300 watowy z zasilania karty graficznej, 16-pinowy. Dalej, tutaj mamy tak przewód z dwoma końcówkami 6 plus 2 pin, również PC-Express. Tutaj mamy, tutaj mamy SATA. Końcówek w sumie cztery, wszystkie kątowe, szkoda, że ta ostatnia nie jest prosta, często przydaje się w jakichś tam newralgicznych miejscach, choćby gdybyśmy, choćby, m, kiedy byśmy chcieli podłączyć, powiedzmy, tą końcówkę zasilającą SATA pod dysk SSD, który zamontowany jest na tyle tacy płyty głównej, wtedy prosta jest o wiele wygodniejsza, jeżeli kątowa. Dobra, kolejne peryferia, tutaj też cztery końcówki SATA, też wszystkie m, kątowe. Kolejny peryferia też 4 SATA, sporo tych SATA tutaj mamy. Dobra, jak już peryferia, idziemy to kolejny. Tutaj same Moleksy, 4 sztuki moleksów. No przyda się to może. Czasami jeszcze jakieś kontrolery w obudowach są zasilane moleksami, także co najmniej jednak taka końcówka moim zdaniem tak czy inaczej w zasilaczu zawsze powinna się znajdować. Dalej, mamy coś jeszcze. Pisa Express mamy. Pisa Express 6 plus 2 pin, też dwie końcóweczki na jednym przewodzie. Tutaj mamy do przewód do zaślania procesora, czyli ośmiopinówkę. Jak z tego co widzę, jest ona tutaj rozłączana, tak? Czyli 4 plus 4 pin i druga też rozłączana. Nie, i druga to akurat jest plus. I druga końcóweczka ośmiopinowa, rozłączana. Przewody dość sztywne i dość grube. Jak mówię, nie ma na nich żadnego tutaj oznaczenia, ale tak na oko wyglądały mi one na szesnastki. Gdyby tak było, to byłoby naprawdę ok. Jeszcze zabieruszył nam się jeden przewód, dokładnie taka przejściówka, molex do floppy. Gdybyście chcieli zasilić jakąś pesną kartę dźwiękową, czasami karty dźwiękowe takie właśnie zasilanie mają, czy też czasami jakieś kontrolery do wentylatorów. Także taka przejścióweczka się tutaj znalazła. I tyle jeżeli chodzi o przewody. Ja je teraz odkładam na bok. No i zerknijmy sobie do zasilacza. Mamy go oczywiście w takiej zabezpieczony. Dodatkowo jeszcze przychodzi on do nas, zobaczcie, w takiej torebce z logo Thermaltake. No i oczywiście będą moje odciski paluchów. Dobra, mamy oczywiście grilla z logo Thermaltake. Zmierzę Wam od razu długość zasilacza, bo to jest dość istotne. A długość to, a zrobię tak, żebyście dobrze widzieli. A długość to 16 cm, dokładnie 16 cm. Także nie jest to zbyt długa jednostka, i dobrze, bo nie będzie problemu z zamontowaniem go w obudowach, które mają tego miejsca na zasilacz troszeczkę mniej. Tym bardziej, że mamy do czynienia z jednostką modularną, czyli tutaj wiadoma sprawa, że jeszcze te końcóweczki, które są przy przewodach, no będą odstawały od tego zasilacza. Tutaj mamy wszystko ładnie, zobaczcie, opisane, jeżeli chodzi o Podłączenie wszystkich przewodów, nikt z tym problemu mieć, nie będzie. Tu jest miejsce do podpięcia właśnie przewodu 16 PIN 300 W, nie 600. Przypomnę. Na boku mamy tak. Logo Thermaltake Tough Power. Po tej stronie do góry nogami oczywiście, gdybyście chcieli na przykład zamontować ten zasilacz właśnie wentylatorem tak. Jeżeli montujecie wentylatorem do dołu, logo pra, y, pozycjonowane jest prawidłowo i gdybyście montowali zasilacz wentylatorem do góry, no to też logo macie pozycjonowane prawidłowo. Mały szczegół, ale warto o nim wspomnieć. Na tyle poza tutaj oczywiście miejscem do zasilenia zasilacza, zasilania, zasilacza, tak mi się powiedziało. No oczywiście do przewodu zasilającego. Mamy przełącznik włączyć, wyłączyć, jak i również możliwość włączenia, wyłączenia pracy półpasywnej. Także możecie sobie tę funkcję ręcznie również wyłączyć. Fajnie, że ona jest na zewnątrz zasilacza, a nie wewnątrz. Tutaj często zasilacze mają ten przełącznik gdzieś w tym miejscu, no i wtedy trzeba będzie otwierać obudowę. A tutaj macie zawsze do tej funkcji łatwy dostęp. Także na dzisiaj to byłoby tyle, jeżeli chodzi o rozpakowanie zasilacza Tough Power od Thermaltake. Ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!